Aha. Czyli na Białorusi, że jest źle, tak? A pan co tu powie? Pan protestuje, ponieważ? Tak z ciekawości. No, dlatego, że na Białorusi niestety są łamane prawa. Ktoś będzie przemawiał? Tam, nie na rozkazanie. To proszę mówić. Tylko takie, to nie jest cenne wyjazdy. Пожалуйста. Мне нету нагуснения. Поэтому я просто погречу, потому что мне нужно вам передать кое-какую информацию от наших ручеёчек, так как это делают все белорусы в разных городах. Поделаем фотографии, снимаем это все на видео. После мы это все вышлем в наши социальные службы, не социальные службы, СМИ, да. СМИ. Свободные белорусские СМИ, чтобы люди на Беларуси чувствовали нашу такую, может, и маленькую, но какую-то поддержку. Вот. Ничего прошу правомерного не проводить. Соблюсти двухметровую отлегость от себя, насколько это возможно. Ну вот, в общем-то, все, что от нас требуется. Мы можем крикнуть «Живи Беларусь!» Мы можем крикнуть «Живи Беларусь!» Главное, чтобы не было никаких фактов, все в порядке, каких-то оскорбительных. Ile osób właściwie na Białorusi, można powiedzieć, popiera Łukaszenkę lub nie popiera, tak? Jakie to są procentowo, Pani zdaniem? Gdyby to było jawne. Dobrze, rozumiem. Szczerze mówiąc, ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie posiadam po prostu takie dane. Ostatnio nasz prezydent wygrał wybory z procentem 97. To jest po prostu niemożliwe. To tyle mu to te 3%, które nie głosowały na niego. Tak, tak. I czyli to właśnie te 3%, które za niego nie głosowali. Mhm. I po prostu z moich znajomych ja nie znam żadnej osoby, która by chciała wybrać Łukaszenkę. Dobrze. Tłana Romaniuk. Pani Skietlana, dlaczego ten protest? Co w związku z czym? Co się dzieje? My chcemy pokazać ludziom, którzy mieszkają na Białorusi, którzy zostali na Białorusi, że nie pojechaliśmy tutaj do Polski tylko dlatego, żeby tam uciec z rodzinnego kraju, tylko że my jesteśmy obok, my nie mamy możliwości, żeby obecnie, teraz znajdować się na terenie Białorusi, żeby pomóc i podtrzymać nasz kraj w po prostu w swobodnych wyborach. Rozumiem. Tak. Pani z miejscowości? Wilejka. Wilejka. Moja babcia ze Stołp, ale to dobrze, to jest gdzieś daleko, rozumiem. Teraz tak, pytanie numer 4. Tutaj ile lat pani jest, ile tutaj rodacy są lat, na przykład w Polsce? W Polsce. W Polsce mieszkam 3,5 lata. A tutaj z osób, które gdzieś tam, nie wiem, tworzą strukturę Białorusinów? To jest duża społeczność tutaj w Warszawie na przykład? No myślę, że tak, to jest duża społeczność. 100, 200, 400 tysiące, nie wiem. Oj nie, no tak to ja nie mogę powiedzieć. Dobrze, życzę wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję.